W stanie wojennym, jako wróg ludu, byłem pozbawiony kartek żywnościowych. Ale no, gotówka była. Działania podejmowane z terytorium Ukrainy na terytorium Rosji prowadzi Ochotniczy Legion Polski. Ochotniczy Legion Polski. To jest ciekawa sytuacja, dlatego że zgodnie z prawem polskim podejmowana ten Ochotniczy Legion Polski podlega Ministerstwu Obrony Ukrainy. Po prostu bałagan. No, to nie należy wykluczać, że w Rosji jest bałagan. Na Ukrainie jest bałagan, ale w Rosji też jest bałagan. Zawsze był. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Kamil Kalinowski. Witam. Jakie potencjalne konsekwencje według Pana oceny może mieć to, że przechodzimy na cyfrową walutę i system bezgotówkowy, a nie posiadamy własnego systemu rozliczeń, tylko korzystamy z zagranicznych systemów? Czy czasem ktoś nie będzie mógł po prostu wyłączyć w Polsce dopływu gotówki? Ot tak. No, w ogóle musimy się liczyć z likwidacją pieniądza gotówkowego. A jeżeli jest tak, jak tutaj Pan mówi, że korzystamy z zagranicznych systemów rozliczeń, no to rzeczywiście, nawet gdybyśmy z polskich systemów rozliczeń tutaj mieli własne, to i tak każdego można by było wyłączyć w sensie dosłownym. W sensie dosłownym można go by było wyłączyć, jeżeli zniknie gotówka. Ja podam przykład, to nie jest może przykład dobry, ale tutaj pokazujący niebezpieczeństwo, jakie się z tym wiąże. W stanie wojennym, jako wróg ludu, byłem pozbawiony kartek żywnościowych. Ale no, gotówka była. W związku z tym mogłem pojechać po rąbankę. Tam inni tacy jeszcze koledzy też byli jako wrogowie ludu, też nie mieli kartek. No a trzeba było jakoś rodzinie zapewnić wikt. No to jeździliśmy tak jak za okupacji niemieckiej po rąbankę tam na wieś. No i tu gotówką się płaciło i wszystko było. Tego tam milicja czatowała, tam podobno zabierała. Mnie akurat ta przygoda nie spotkała, ale podobno zdarzały się takie przypadki, że zabierali tę rąbankę ludziom. No więc, ale teraz wyobraźmy sobie, że nie ma gotówki. Nie ma gotówki. No to, to rzeczywiście bylibyśmy... To jest okropna niewola. Nie, a pod żadnym pozorem nie powinniśmy na to pozwolić. Dlatego, że wtedy znaleźlibyśmy się w gorszej niewoli niż w czasach stalinowskich czy hitlerowskich. Pan Dariusz Szczepkowski. Szanowny panie Stanisławie, chcę dzisiaj prosić pana o ustosunkowanie się do mojej hipotezy dotyczącej sytuacji na Ukrainie, którą uknąłem na podstawie licznych faktów konkludentnych. Brzmi ona mniej więcej tak. Nasz najważniejszy sojusznik, który jest również najważniejszym sojusznikiem Ukrainy, pogroził Ukraińcom nieubłaganym palcem, mówiąc: ponosimy tak wielkie koszty, wspomagając was w wojnie z Rosją, że chcemy widzieć wreszcie jakieś realne postępy w tej wojnie, bo jak nie, to będzie to dla nas sygnał, żeby zacząć rozmawiać z Putinem. Proszę zauważyć, że w USA narastają nastroje nieprzychylne dalszemu finansowaniu tej wojny i administracja demokratów obawia się przegranej w wyborach prezydenckich bez jakiegoś przełomu w tej wojnie. Ukraina, żeby zadowolić USA, od dawna zapowiada kontrofensywę, której jednak nie widać. Nie dziwię się, związana byłaby ona z wielkimi stratami w ludziach. Konflikt zmierza więc do stanu zamrożenia. Myślę też, że Chiny tylko czekają na okazję, żeby pośredniczyć w negocjacjach między NATO i Rosją i odnieść prestiżowe korzyści po obu stronach. Co pan o tym sądzi? Dziękuję, życzę panu dużo zdrowia. Dziękuję za te życzenia. No, myślę, że tak. Myślę, że ma pan rację, że dobrze pan tutaj kombinuje.
Ja w związku z tym, że administracja demokratów obawia się przegranej w wyborach prezydenckich bez jakiegoś przełomu w tej wojnie, no to myślę, że wojna będzie musiała trwać. Amerykanie będą przeciągali, ta obecna administracja amerykańska będzie przeciągała tę wojnę pomimo wszystko, nawet jeśli nie będzie jakichś kontrofensyw spektakularnych, do listopada przyszłego roku, do wyborów prezydenckich. No i wtedy się wyjaśni, czy już można kończyć wojnę, czy nie można. Pan Chuck Norris. Szanowny panie Stanisławie, czy podziela pan pogląd, że obecne ataki bojówek antyputinowskich na terytorium Rosji mogą stanowić zagrożenia dla Kaliningradu, a co za tym idzie, również groźne konsekwencje dla Polski? No, o zagrożenie dla Kaliningradu to bym się tak bardzo nie bał, bo Kaliningrad z Ukrainą nie graniczy, a te bojówki, jak które pan nazywa tu antyputinowskie, to działają raczej na lądzie, a nie na morzu, bo to na morzu to by było ich dosyć łatwo zlokalizować i zniszczyć. Także Kaliningrad chyba nie musi się tego akurat obawiać. Natomiast zagrożenie dla Polski może wyniknąć stąd, że takie działania dywersyjne na terytorium rosyjskim, działania podejmowane z terytorium Ukrainy na terytorium Rosji, prowadzi Ochotniczy Legion Polski. Ochotniczy Legion Polski. To jest ciekawa sytuacja, dlatego że zgodnie z prawem polskim podejmowano ten Ochotniczy Legion Polski podlega Ministerstwu Obrony Ukrainy. Czyli jest, że tak powiem, w służbie, sprawuje służbę, odbywa służbę w ukraińskiej armii. Proszę Państwa, zgodnie z prawem polskim podejmowanie przez obywateli polskich służby w obcych armiach jest przestępstwem. Ale tutaj uczyniono wyjątek i dla tych ochotników, czy najemników, bo tu raczej myślę, ciekawe kto im płaci i ile, podejmują służbę w ukraińskiej armii, to abolicja została tutaj im udzielona. Nie wiem na jakiej zasadzie, bo była w grudniu ubiegłego roku taka ustawa wniesiona do Sejmu, ale nigdzie nie mogłem sprawdzić, czy ona została uchwalona. No ale w każdym razie taka inicjatywa była ze strony rozmaitych ugrupowań opozycyjnych, bez Konfederacji oczywiście. No i to stwarza zagrożenie dla Polski potencjalne, dlatego że jeśli by na przykład Rosja uznała, że ten istnienie tego, czy operacje tego Legionu Ochotniczego, Legionu Polskiego na terytorium Rosji za casus belli, no to moglibyśmy tutaj mieć kłopoty, tym bardziej, że jeżeli ten Ochotniczy Legion Polski, który się tak nazywa właśnie, Polski, organizuje jakieś wypady, takie zagony na terytorium Rosji, to czegoś takiego nie można by było uznać za zbrojną napaść na Polskę. W związku z tym możliwe by było, że Polska nawet w przypadku odwetu rosyjskiego nie byłaby objęta procedurami przewidzianymi przez traktat waszyngtoński. W artykule 5 traktatu waszyngtońskiego, bo on wyraźnie podkreśla ten artykuł 5, że te wszystkie procedury są uruchamiane wyłącznie w przypadku zbrojnej napaści na jakieś państwo członkowskie. Natomiast jak państwo członkowskie samo na kogoś zbrojnie napada, nawet robiąc to z terytorium Ukrainy, przez formację wojskową, która w nazwie ma słowo Polska, no to Polski, no to rzeczywiście potencjalne niebezpieczeństwo tutaj się pojawia. Piotr Duk, wspierający kanał. Szanowny panie Stanisławie, czy to przypadek, że większość pracowników bezpieki amerykańskiej na ważnych stanowiskach pracowało kiedyś w Goldman Sachs?
Byłby to przypadek rzadki, a czy w ogóle są przypadki, mówi poeta. Moim zdaniem to nie jest przypadek. Goldmany Sachsy po prostu wsadzają swoich ludzi do bezpieki i w ten sposób podwójnie sterują amerykańskimi twardzielami. Z jednej strony przez finanse, a z drugiej strony przez bezpiekę. No i w związku z tym ogon wywija psem, aż miło popatrzeć. I drugie pytanie. Jaki jest cel działalności Atlantic Council, Rady Atlantyckiej na ziemiach polskich? No jaki? No taki, żeby Polska wykonywała, że tak powiem, zadania wynikające z amerykańskich interesów tutaj w tym rejonie Europy. I tyle. I ta Rada Atlantycka, no to taki ma cel. Zresztą nie tylko Rada Atlantycka, ale Szkoła Liderów przy Departamencie Stanu taki ma cel. Jakub Andrzej Szymański, wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Wielce szanowny panie redaktorze, czy nie sądzi pan, że służby specjalne z nienawidzonej Moskwy, szczególnie wywiad, wprowadziły w błąd najwyższe władze państwowe na czele z ludożercą z Kremla w sprawie możliwości operacyjnych armii ukraińskiej? Czy aby nie jest tak, że owe służby dokonały tego zmylenia władz państwowych na polecenie koszernych Stanów Ameryki lub któregoś z ich pomiotem? No nie wierzę w to. Nie wierzę w to, dlatego że to można wyjaśnić takim tradycyjnym w Rosji bałaganem. Rosja uchodzi chyba słusznie za państwo skorumpowane i armia też. Korupcja tam armii nie omija. W związku z tym armia z wywiadem włącznie kręci lody, zaniedbując swoje podstawowe obowiązki różne. W związku z tym ja uważam, że tam tak, że wywiad rosyjski wprowadził Putina w błąd co do oceny możliwości obronnych armii ukraińskiej. Te oceny wywiadu rosyjskiego najwyraźniej bazowały na doświadczeniach z 2014 roku, kiedy armia ukraińska praktycznie nie stawiała żadnego oporu, a nawet tam niektórzy wysocy dowódcy przechodzili na stronę rosyjską. Więc no to i dlatego tutaj Ukraińcy w pierwszych dniach, w pierwszym okresie wojny potrafili zaskoczyć Rosjan i to nie jakichś takich tam, że tak powiem, rekrutów, tylko oddziały powietrzno-desantowe potrafili zaskoczyć siłą swojego oporu. No ale to można było, no każdy, kto tam obserwował, a to już wywiad, to powinien takie rzeczy wiedzieć, że w międzyczasie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nie tylko uzbroiły Ukrainę po zęby, ale bo w Ukrainie, na Ukrainie też tam korupcja szaleje i w armii tak samo. To zresztą było parę dymisji całkiem niedawno jeszcze tam pod pretekstem właśnie korupcji i złodziejstwa w ukraińskiej armii na najwyższych szczeblach. Tam Zełenski zrobił kurację przeczyszczającą, ale no, Amerykanie i Anglicy nie tylko dostarczyli, uzbroili Ukrainę po zęby, zresztą Polska też. Przecież o tym świadczy umowa z 2 grudnia 2016 roku, na podstawie której Polska się zobowiązała do nieodpłatnego udostępniania Ukrainie zasobów całego państwa. Nikt dokładnie nie wie, ile Polska tam w Ukrainę wepchnęła tego i na ile Ukraina Polskę wydoiła do tej pory. Musiała właściwie wszystko wydoić z nas, bo teraz już tak mocarstwowo się do nas odnosi, w ogóle lachę na nas kładzie. W związku z tym chyba już niczego się po nas nie spodziewa. No ale
Amerykanie i Anglicy nie tylko uzbroili Ukrainę po zęby, ale też wyszkolili znaczną część wojska ukraińskiego. W związku z tym te dane wywiadu z całą pewnością były mylące, ale to nie dlatego, że Amerykanie ich tam przekupili, tylko że po prostu bałagan. No, to nie należy wykluczać, że w Rosji jest bałagan. Na Ukrainie jest bałagan, ale w Rosji też jest bałagan. Zawsze był. No przypomnę wojnę zimową, jaką Związek Sowiecki prowadził z Finlandią. Przecież straty były bardzo duże, mimo że Finlandia, no potencjał militarny Finlandii w porównaniu z sowieckim był bardzo niewielki, ale Finlandia potrafiła zadać armii sowieckiej podczas wojny zimowej bardzo dotkliwe straty. Dlaczego? A dlatego, że po wielkiej czystce to i wywiad był tam przetrzebiony bardzo i tego. Drugie pytanie. Czy wielce szanowny pan zgodziłby się objąć członkostwo Wysokiej Komisji do Spraw Wiadomych i czy nie uważa pan, że powinna powstać Wysoka Komisja do Spraw Agentury Anglosaskiej, znacznie groźniejszej i mającej wpływ kluczowy na poczynania władz państwa Ukropolin, jak zawsze do nóg się ściele? Nie wziąłbym udziału w takiej Wysokiej Komisji, dlatego że co taka komisja miałaby robić? No, zwłaszcza na podstawie tych przepisów znowelizowanych, które tam pan prezydent Duda wysłał do laski marszałkowskiej już podobno, no to taka komisja mogłaby tylko takie informacje podać, że to ten to ulega ruskim wpływom politycznym. No co to w ogóle ma znaczyć? Albo ktoś jest agentem obcego państwa, no to się bierze za niego prokuratura, bierze się za niego sąd i ląduje w tiurmie, albo no to teraz nie ma kary śmierci, albo na stryczku. I tyle. I tu żadne komisje do niczego nie są potrzebne. Wystarczy tylko wziąć agenta takiego, podłączyć do prądu i będzie śpiewał. I dlatego nie uważam, że to nie jest poważne potraktowanie problemu. U nas agentura jest bezkarna. Proszę podać chociaż jeden przykład, że agent został skazany. Nawet ci, którzy oficjalnie zostali, na przykład pan Mateusz Piskorski, oskarżeni o szpiegostwo na rzecz Rosji, no to nic mu się nie stało, bo inna rzecz, że nie było żadnych dowodów. To, że on tam wygłaszał opinie, które akurat były zgodne z opiniami wygłaszanymi przez Putina, to jeszcze nie jest przestępstwo. Natomiast nie udowodniono mu, że był agentem rosyjskim. On krytykował politykę państwa polskiego, że niewłaściwy ma stosunek do Rosji, ale to się mieści w granicach krytyki. Natomiast to nie jest przestępstwo. Przestępstwem jest podjęcie służby w obcym wywiadzie. I to jest w kodeksie karnym wyszczególnione. I tak powinno się podejść, a nie i to sądy, prokuratura, nie żadne komisje. To są jakieś propagandowe chucpy i nie chciałbym w czymś takim brać udziału. A tu i oczywiście i amerykańskich agentów też trzeba łapać. Na przykład, no mamy dobry przykład, bo Stany Zjednoczone są w ścisłym, że tak powiem, sojuszu z Izraelem, ale jak izraelski agent Pollard tam szpiegował na rzecz Izraela w Stanach Zjednoczonych, to bez ceregieli go tam aresztowali i nawet skazali. Potem go wydali Izraelowi, o ile pamiętam. No ale został złapany, przed sąd zaciągnięty, skazany i tak dalej. U nas tak samo powinno być. No ale to u nas agentura jest bezkarna i to jest naszym bardzo poważnym problemem politycznym. I tym stwierdzeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.